Witam Was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z Humankind, gry od Amplitude Studios, twórców Endless Legend, Endless Space. Kochani, jest to gra 4X, czyli Exploit, Expand, Exterminate i Explore. Dobrze mówię? Chyba tak. Natomiast, kochani, tutaj jest to 107 tura. To nie jest moja gra, muszę powiedzieć, bo grała moja dziewczyna, która bardzo lubi właśnie cywilizację oraz właśnie tego typu gry. I niestety muszę powiedzieć, że jestem jeszcze troszeczkę chory, natomiast nie chciałem, znaczy słychać pewnie to, że po prostu mam katar, natomiast nie chciałem specjalnie czekać, mam nadzieję, że to nie będzie specjalnie przeszkadzało w odbiorze, mam nadzieję, że będzie mi lepiej, znaczy już się czuję lepiej, tylko że po prostu katar jeszcze mam, więc no mówię przez nos. Natomiast kochani, gra, kurczę, bardzo mnie urzekła, powiem szczerze, bo dużo jest, pewnie będzie dużo nawiązań do cywilizacji, ponieważ jakby no protoplastą tych gier 4X był właśnie albo Cywilizacja, albo właśnie Master of Orion. Natomiast tutaj twórcy poszli krok dalej niż to, co widzieliśmy w Cywilizacji 6 na przykład. Przede wszystkim bitwy oraz no dużo innych jeszcze aspektów. Natomiast żeby nie przedłużać, stwórzmy sobie nową grę. W ogóle tego awatara można sobie oczywiście stworzyć własnego. Także tu są ustawienia, gdyby ktoś chciał zobaczyć, co tutaj, jak to wygląda, rozgrywka, dźwięk, interfejsy i tak dalej, myszka, klawiatura, ułatwienia dostępu, spoko, spoko. No i tu mamy nasz profil i można sobie tutaj zmienić awatara, wybrać na podstawie dostępnego jakiegoś oraz właśnie zmienić i płeć, i nastawienie, jak on tutaj wygląda, czy mściwy wtedy taki na poza jest. Ja chciałbym być inspirujący, kolor skóry, twarz, oczy, także naprawdę sporo, nosy, czy blizny, czy jakieś barwy wojenne tego typu, fryzury, kolor tych włosów, kolor zarostu, tak dalej, oraz wdzianko. Wdzianko się zmienia wraz z epokami, także tego akurat specjalnie nie możemy zmienić. No i można stworzyć też sobie osobowość SI, jeżeli mamy tutaj różne rzeczy podblokowywane, także można sobie swojego awatara wziąć potem jako kolejnego gracza do swojej rozgrywki. Natomiast, kochani, jak mówię, zacznijmy sobie od początku. Ja sobie tutaj zmienię troszeczkę. Tu można sobie wybrać kolor naszego emblematu. Myślę, że pójdziemy w niebieski. Zrobione, super. Mamy Agamemnona. Jego sobie też można tutaj ewentualnie poustawiać, jakbyśmy chcieli. Edgar Hoover. A, nie wiem tak naprawdę kogo tutaj. Myślę, że zagramy z 4 graczami. Można sobie zwiększyć, zmniejszyć ich przeciwników, znaczy ilość przeciwników, można sobie wybrać świat. Nie będę od tego całego przechodził, natomiast jeżeli chcecie, to sobie zobaczcie. Sporo opcji jest i przede wszystkim jedną z ważnych opcji, jakie są tutaj, jakie jest ważne, to urwiska i klify, gdyż wzniesienie nad poziomem morza czy oceanu ma spore znaczenie. Tempo rozgrywki, czyli po prostu jak szybko lub jak wolno będziemy się rozwijać, jak dużo będzie potrzebnych punktów do zwycięstwa. Znaczy, może akurat to źle powiedziałem, ale punktów na przykład do wynalezienia danej technologii i tak dalej. Mamy warunki zakończenia. Ogólnie to jest tak, że trzeba, kto pierwszy zdobędzie, znaczy jeżeli gramy na grze zwykłej, to przy kto będzie miał najwięcej punktów chwały w momencie zakończenia 300 tury, ten wygrywa. Natomiast domyślnie mogą być jeszcze inne rzeczy, typu wyeliminowanie wszystkich, zwasalizacja pozostałych imperium, właśnie wysłanie misji na Marsa, to w końcowej fazie rozgrywki, zniszczenie życia na Ziemi i tak dalej. Ja zostawię domyślne po prostu i już. Poziom trudności, metropolia, miasto. Metropolia chyba jest poziom standardowy. Tak, standardowy poziom trudności dla rozwijających się przywódców. Jak widać, jest ich 7. Można sobie również wybrać tryb pokojowy. Po prostu to jest kwestia tego, że inne imperia nie będą nas atakowały jako pierwsze, ponieważ jeżeli my zaatakujemy je jako pierwsze w tym trybie, to one odpowiedzą również. Można sobie wybrać dodatki, mapy i tak dalej. No dobra, myślę, że jesteśmy gotowi. Myślę, że na metropolii zaczniemy. Zobaczymy, z czym to się będzie jadło.
Znaczy, ja jak mówię, trochę grałem około 50 chyba tur i muszę powiedzieć, że to jest 1/6 gry standardowej prędkości i muszę powiedzieć, że nie wyszedłem z epoki starożytności, co jest, kurde, początkowe. Jak mówię, ja się też tej gry uczę, ogólne takie założenia i mechaniki znam, ale jakby dalej już nie wgłębiałem się. Moja dziewczyna grała dużo dłużej. Bo, jak mówiłem, ona bardzo lubi cywilizację i po prostu non-stop coś gra. Nasz uniwersum zawiera nieskończone historie. Większość z nich to o rokach i lodach w sub-zero temperaturach w wakuum. Rather boring. However, on a small damp rock, there is a story that bears a second look. It's your story. But the first 4 billion years or so mostly concern amino acids. Not much of a page turn. But then, over time, the amino acids bond together, and things start to get interesting, and a bit drier. A certain subspecies of hominid discovers that you can do more with a sharp rock than annoy your little brother. Tools and weapons are invented. The hominids begin to cooperate. Fire becomes a servant. Rather than an unpredictable force of nature. They learn to tan the skins of animals for clothing. They learn ways to record and probably exaggerate their adventures. Eventually, these tribes learn to build shelters and immediately hold the first barbecue parties. This is the dawn of humankind. Struggle and cooperation have been rewarded. The Neolithic era draws to a close. The whole world beckons. This tribe has come far, but the rest of their story is your story. You are the one who will build them into a great civilization. How far will you push humankind? A new era, a new epoch. While your tribe looks to you for leadership, the weight of all those future, unborn generations also weighs upon your decisions. What sort of lives will they have? Dokładnie tak, kochani. Interfejs. Może zaczniemy od interfejsu szybciutko. Po prostu to ma być, pamiętajcie, let's play, a nie poradnik. Więc po prostu mamy nasze plemię. Tutaj mamy wytyczne, jakie trzeba zrobić, żeby osiągnąć jedną gwiazdkę. Musimy albo mieć 5 jednostek, to jest nasza pierwsza jednostka, jedyna, albo zgromadzić 10 punktów nauki, albo upolować 5 zwierząt. Także wtedy przejdziemy do następnej epoki. Tutaj są miejsca dla naszych współgraczy, mamy ich 4 w sumie. Na razie nie wiemy, kim są, znaczy no, widzieliśmy przy tworzeniu, ale gdzie oni są, tego nie wiemy. To jest nasza mapa, my jesteśmy w sumie na... No cała tutaj, przesuwa się to, kurde, powiem szczerze, wolno. O kurde, spore to, muszę powiedzieć, tam jest granica. Także jesteśmy gdzieś bardziej na południu. No i co, jako plemię neolityczne, nomadowskie, no musimy po prostu biegać sobie tutaj po mapie i zbierać pożywienie, polować na zwierzęta i tak dalej, i tak dalej. Po prawej stronie natomiast mamy wpływ. Wpływ jest to też, można powiedzieć, główny zasób, dzięki któremu możemy w sumie no, budować budynki, między innymi wybierać różne cechy naszej kultury i tak dalej, i tak dalej. O tym będziemy później mówić. Tu mamy 4 punkty ruchu naszej tej jednostki wybranej za 20, jeżeli uzbieramy 20 jednostek żywności, to stworzy nam się kolejna jednostka. No właśnie, tak jak mówiłem, jedną z wytycznych, żeby zdobyć pierwszą gwiazdkę, no to właśnie jest uzbieranie 5 jednostek, także zbieramy żywność, żeby tworzyć kolejne jednostki na razie. No i jak widać tutaj w porównaniu do cywilizacji 6 na przykład, jest większe znaczenie ma tak naprawdę, to jeżeli chodzi o bitwę, ma ukształtowanie terenu, ponieważ na pewne rzeczy, czy na pewne wysokości nie wejdziemy, tak jak na przykład tutaj bym chciał pójść, no to muszę iść dookoła, także pójdźmy gdzieś może na górę. Wykorzystując tak samo przekraczanie rzeki, o, mamy zasób,
Jest to źródło miedzi. Co możecie zauważyć jeszcze, kochani, to to, że tutaj są granice i te granice w przeciwieństwie właśnie do cywilizacji, jak mówię, będę bardzo często porównywał się z cywilizacją, gdyż myślę, że ta gra już jest na tyle długa i na tyle wszyscy ją znają, więc odniesienia będą dosyć adekwatne i myślę, że prostsze w tłumaczeniu i w odbiorze, gdyż tutaj, jeżeli wybudujemy miasto, czy posterunek na początku, tak jak tutaj możemy zająć terytorium i stworzyć właśnie posterunek, to przejmujemy cały ten obszar, w którym ten posterunek się znajduje, czy tam miasto później, wraz właśnie z tymi zasobami. Natomiast miedź na razie nie jest nam aż tak potrzebna, więc pójdźmy dalej. O, i mamy pewną osobliwość. Dokładnie, znajdujemy jakieś pozostałości po innych i dostaliśmy jeden punkt nauki oraz 5 punktów wpływu. Bardzo się cieszę. Oczywiście gra jest turowa, także jeżeli skończy nam się ruch, tak jak tutaj, klikamy koniec tury i wtedy komputer czy inni współgracze mają swoją turę. Dobra. Tutaj widzimy wybrzeże i chmurki, natomiast nie możemy wejść, ponieważ nie mamy technologii, żeby się zaokrętować jeszcze. Wydaje mi się, że pójdziemy na północ. Tego ruchu niestety, jak widać, było, nie mogłem już zmienić w trakcie, ale udało nam się, z tego co rozumiem, zebrać to chyba. Dostaliśmy drugi punkt nauki oraz 5 punktów wpływu kolejnych. Natomiast tutaj mamy jedzonko, które weźmiemy sobie. No i to są właśnie takie różne humorystyczne podpowiedzi pana narratora. Dobra, mamy 5 żywności. No niestety w tym momencie nie produkujemy własnej żywności, tylko ją po prostu zbieramy jako plemię nomadów. Więc no, trzeba polegać niestety na tym. Tu natomiast mamy heban, słuchajcie. I heban jest po prostu cenny surowiec do produkcji przedmiotów. Potrzebny przemysł oraz stabilność. O stabilności będziemy mówić, gdy założymy miasto. Dobrze, tu mamy jakiś surowiec nieznany, strategiczny. Podobnie jak w cywilizacji, właśnie są potrzebne niektóre surowce strategiczne, na przykład konie, żeby tworzyć jednostki jazdy na przykład. Dobra, tu jest chyba kawa, ale nie mogę jeszcze kliknąć. Natomiast tutaj mamy znacznik przejścia przez rzekę, więc po prostu na tym polu się skończy nasza tura. Natomiast wzdłuż rzeki, z tego co wiem, można iść. Czyli jeżeli będziemy szli po heksach z rzeką, to nam się tura nie skończy. Tutaj na dole jest jeszcze trochę jedzonka. Tu jest jakiś, kurczę, las równikowy, czy co tu się dzieje? Jakiś las na pewno. Także jak widać, można po prostu wyjść dalej albo iść z rzeką. A może pójdźmy z rzeką. O, i dojdziemy do miejsca, gdzie mamy zbiornik świeżej wody. Natomiast tutaj, jak widać, kochani, mamy naszego pierwszego wroga, którym jest jeleń. Jeleń ma znaczek pokoju. To oznacza, że on jako pierwszy nie będzie nas atakował, ale są takie zwierzęta, które będą nas atakowały, jakieś niedźwiedzie, inne pantery. Natomiast w miejscu, w którym my jesteśmy teraz... O właśnie, mamy drugą jednostkę. Także w sumie ta jednostka akurat nam się przyda za chwilkę, także jeszcze jej nie będę o niej mówił, ale mamy również wydarzenie, jak widać, zagubieni. Przybiega do ciebie zdyszany zwiadowca. Pomiędzy haustami powietrza tłumaczy, że niedaleko stąd wypatrzył inne plemię. Prowadząc was na miejsce, nagle pokazuje, żeby się zatrzymać. Kładziecie się na ziemi i czołgacie przez zarośla. Przed wami młoda kobieta, mająca nie więcej niż 13 wiosen, prowadzi ceremonię. Wydarzenie obserwuje kilkanaście równie młodych lub młodszych pobratymców. Wielu płacze. Dostrzegasz ułożone na ziemi ciała i zdajesz sobie sprawę, że muszą być w żałobie. Wiesz, co trzeba robić. Możemy albo się wycofać, wtedy mogą być chore lub przeklęte, uciekajmy stąd czym prędzej. Albo możemy ich przyjąć, wtedy dostaniemy prawdopodobnie nową jednostkę i myślę, że ich przyjmiemy, jeżeli tam są tylko kobiety i dzieci, więc spoko. Także przyjmijmy ich i dostaliśmy obok jednostkę, kochani. Także bardzo fajna sprawa. I ta jednostka może nam się przydać, wiecie co? Tylko myślę, że pójdziemy tę jednostką na dół, bo mamy tutaj dwie, a tutaj widzieliśmy, że było zbiór jedzenia. Pamiętajmy, że musimy mieć albo 5 jednostek naszych ludków, albo 10 punktów nauki, albo 5 zwierząt. Dobra, myślę, że to tyle, więc kliknijmy turę. I teraz, kochani, ten jelonek sobie idzie. Przyszedł sobie tutaj, spoko. I teraz, kochani, jeżeli sobie zaznaczymy,
To mamy, jeżeli zaznaczymy sobie jednostkę i będziemy chcieli zaatakować tego jelenia, to zobaczycie, że stworzy nam się taki obszar, na którym będziemy toczyć bitwę z nim. I to jest w przeciwieństwie właśnie do cywilizacji, że tutaj bitwy są dużo bardziej taktyczne, dużo więcej się dzieje i ukształtowanie terenu, bliskość jednostek czy innych, no powiedzmy, fortów, tak, budowli, które mogą wpłynąć na nas, na naszą siłę bojową czy na siłę bojową przeciwnika, ma znaczenie. Tu mamy podgląd taki, że mamy przewagę 10 do 8. Myślę, że taka przewaga nam wystarczy, żeby tego jelenia dopaść. Natomiast faza bitwy jest podzielona na w sumie na takie dwie, no nie dwie tury, tylko dwie, no, na dwa etapy. Właśnie, można sobie albo natychmiastowo rozwiązać, czyli po prostu automatyczna bitwa, albo bitwa ręczna, albo się wycofać. Dla tego przykładu zrobimy sobie bitwę ręczną. I teraz, kochani, właśnie kolejny etap to jest rozstawienie, które ma bardzo ważne znaczenie, ponieważ ukształtowanie terenu, jak mówiłem, ma znaczenie, przejście przez rzekę również ma znaczenie, więc trzeba tutaj się zastanowić, gdzie my się będziemy startować naszą bitwę na tych jednym z tych niebieskich pól i gdzie jeleń może być. Natomiast, jak mówiłem, rzeka też niestety ma znaczenie, więc ja standardowo pewnie ustawiłbym się tutaj, gdzie teraz jestem, miał przewagę wysokości. Natomiast, żeby przejść do jelenia, który pewnie gdzieś ucieknie na tyły, będę musiał przejść przez rzekę, więc ja sobie ustawię się tu i to będzie tyle, jeżeli chodzi o fazę rozmieszczania. Jeleń jest tu. I kochani, jak widzicie, na samej górze prognoza ataku jest. Mamy zdolność bojową 10, mamy dogodną pozycję, bo jesteśmy wyżej niż jeleń. Będziemy atakować go z wyższej pozycji. Natomiast przekraczanie rzeki, właśnie, bo jak byłem, tak myślałem, że będziemy przekraczać rzekę, no to wtedy wtedy nie będzie. Znaczy, no, dostajemy minusy po prostu za przekraczanie rzeki. Ale wiecie co? Wydaje mi się, że i tak mamy jeden tutaj, więc ja go zaatakuję, tego jelenia, po prostu klikając go prawym przyciskiem. Jeleń dostał za 27, my za 13 i teraz jest tura jelenia. Jeleń biegnie tędy. Oczywiście można zaatakować przeciwnika z innej pozycji, prawda? Przemieścić się na przykład tu i zaatakować go stąd. Ale wtedy jeleń będzie na wyższej pozycji niż my, więc dostaniemy minusy. W tym momencie niestety, jak widzicie, nie mamy plusów, jeżeli chodzi o wysokość, więc my po prostu dostaniemy, no, będzie tak samo, więc nie wiem, czy nie wejdę, chociaż nie wiem, czy stąd będę mógł. Stąd. Właśnie, bo można sobie prawym przyciskiem myszy wjechać na pole i potem z tego pola gdzie indziej, więc po prostu wtedy dostaniemy taki wynik i wydaje mi się, że ten wynik jest lepszy. Jeleń natomiast atakuje nas od dołu, więc tak to. Nikogo nie straciliśmy, zdobyliśmy 5 pożywienia, 5 wpływu. Jeleń niestety stracił całe życie i całą jednostkę, więc na tym to się zakończyło jego życie. No i w sumie tyle. Także idźmy dalej. Tu jest przekraczanie chyba rzeki. Nie, nie jest przekraczanie rzeki. Tu jest azyl. I azyl to jest miejsce, gdzie spawnują się po prostu zwierzęta. Natomiast ten azyl będzie można splądrować i uzyskując pewnie jakieś ciekawostki. Jest taka opcja plądruj. Wtedy wybieramy sobie pole, o ile mamy oczywiście punkt ruchu. Także idziemy tu i plądrujemy. Dostaniemy wtedy 20 jednostek pożywienia, co nam da kolejną jednostkę naszych tutaj nomadów. Tu nam się skończył punkt ruchu, więc na tym zakończymy. Zagubieni dwójeczka, słuchajcie, dalsza historia tych zagubionych. Starsze dzieci ze zdziesiątkowanego plemienia zasiliły szeregi waszego plemienia i dowiodły swoich umiejętności i determinacji jako wojownicy. Z kolei najmłodsze przyniosły ze sobą radość i śmiech. Razem z nimi z miejsca pełnego śmierci i zniszczenia przybyło jednak coś morderczego. Zaraza zaatakowała całe plemię, zabierając ze sobą wiele osób. I słuchajcie, tego nie miałem, zagubieni dwójki, bo jest to losowe trochę i no, pewne elementy gry wpływają na to, co się może wydarzyć w przyszłości oraz nasze decyzje też mają wpływ na to, co w przyszłości może się stać, jeżeli chodzi właśnie o te no, fabularne aspekty. Zaraza, nieświadome niczego, dzieci sprowadziły pomiędzy sobą cichego mordercę i grupę łowiecką. Straciliśmy.
Nie wiem, którą. Wydaje mi się, że tutaj mieliśmy dwie. No właśnie, więc niestety straciliśmy jednostkę. Ale stąd dostaniemy jedną. No i ta jednostka musi niestety iść potem dalej. Także to jest koniec tury. Tutaj udało nam się splądrować, także jak widać mamy dwie jednostki. I tę jedną jednostkę, jeżeli ją klikniemy, to możemy ją sobie przemieścić na pole gdzieś obok. I wydaje mi się, że tak zrobimy, gdyż potrzebujemy właśnie rozprzestrzenić się troszeczkę, zbierać pożywienia, o właśnie tak jak tu. Tu mamy kolejną jednostkę, którą możemy przenieść. Myślę, że też gdzieś na tyły. Natomiast ta jednostka ma jeszcze jeden punkt ruchu, więc pójdźmy tu. A dokładnie pójdźmy tam, na przyszłość. Tu mam jeszcze dwa punkty ruchu. Niestety przez las też troszkę chyba idziemy wolniej. To jest przejście przez rzekę. Tak, dobra, wejdźmy na tę rzekę. Tu natomiast zejdźmy na dół. No właśnie, jak mówię, czasami kurczę się nie opłaca iść za szybko, zwłaszcza w terenie nieznanym. Dobra, wybrano kulturę. No i właśnie, plemię nomadów wkroczyło w epokę starożytną z Olmekami. No właśnie, więc ktoś, gracz inny już niestety pozbierał jedną gwiazdkę. Więc niestety już jedną kulturę mamy zabraną, czyli naszą... Znaczy, no kulturę, no... Właśnie ciężko mi tutaj jest określić, jak się nazywają te cywilizacje, o może cywilizacje po prostu. Jedna cywilizacja została zabrana, natomiast tu na dół, jak pójdziemy sobie, to powinno być ok. I wydaje mi się, że tu jak zbierzemy jagody, tu można by tego jelenia atakować. Tak zróbmy. Dobrze, wydaje mi się, że zrobimy tym razem natychmiastowe. Troszkę dostaniemy, ale zwycięstwo jest. Dobra, zamykamy to. Dostaliśmy trochę pożywienia i troszkę wpływu. Tu nasz niestety ruch się skończył. Oczywiście klikając sobie tutaj, można sobie kliknąć na mężczyzną armię, która ma jeszcze punkty ruchu, także tak zrobimy. Dobra, wyjdźcie tu na razie, na to pole. I to jest tyle. Tak. Jeszcze ta armia ma dwa punkty. No idźmy w tamtym kierunku. I to jest koniec tury. No właśnie, kurde, zależy mi na tym, żeby szybko tutaj tę epokę neolityczną zraszować, ponieważ, jak mówię, później cywilizacje będą pozajmowane przez innych graczy, więc w miarę warto szybko próbować tę gwiazdkę jedną zdobyć oraz, kochani, właśnie patrząc mniej więcej na ukształtowanie terenu, tu są dziewicze lasy, komi. No właśnie, w przeciwieństwie do cywilizacji można by się zastanowić, czy nie lepiej gdzieś założyć posterunku właśnie przy wodzie, posterunku miasta przy wodzie, natomiast nie ma to znaczenia tutaj, kochani, ponieważ jeżeli mamy terytorium, które jakby w swoich granicach ma wybrzeże, no to z automatu możemy potem port postawić, także nie ma problemu. A założenie posterunku niestety ma znaczenie. Tu możemy zająć sobie terytorium i zastanawiam się, czy tego powoli nie zrobić gdzieś w tych rejonach. Chociaż tu powiem szczerze, wolałbym mieć zasób strategiczny konie. Natomiast tu widać, że ktoś zajął terytorium. Jest to gracz jakiś, kurczę, pomarańczowy. Nie wiem niestety, kim on jest. O, tu mamy punkty nauki, punkty jedzenia. Także pójdźmy trochę po naukę, trochę po jedzenie. Dobrze, mamy. I... może wy pójdźcie w lewo. Chociaż tutaj, jak widać, to są granice przerywane, więc jeszcze możemy na nie wejść. Później, jeżeli ustawią miasto, to niestety taka zdolność się niestety skończy. Dobra, mamy orzechy. Właśnie nie mam pojęcia, co będzie pierwsze. Wydaje mi się, że chyba jeszcze jedną jednostkę będziemy mieć, co jest fajną sprawą, ponieważ te jednostki później można wykorzystać, o czym opowiem później. Wydaje mi się, że te miejsca, wszystkie nauki się spawnują, ponieważ tędy szliśmy. Jest kolejny jelonek i to jest koniec tej tury. Jest kolejne jedzonko. To sobie oczywiście pójdziemy. Tu jest 12. Tutaj pójdźmy tędy. Jak widać, trochę widoczność ma... Znaczy, nie możemy z dołu zobaczyć, co jest na górze, co ma też wpływ na bitwę. Słuchajcie, naprawdę bardzo, bardzo te bitwy są... taktyczny i warto brać pod uwagę dużo czynników. Natomiast tutaj
Tu jest ktoś. Nie wiem, czy musimy zobaczyć po prostu jakąś jednostkę, czy nie. Tu jest wodospad, nie, tu jest jakaś delta rzeki. Natomiast my sobie pójdźmy może tędy. Tu. I to mi się wydaje, że powinno nam załatwić sprawę naszej gwiazdki. No i niestety, to jest koniec tury. O, mamy. Mamy 5 jednostek. Tutaj mamy 2. Dostaliśmy 15 żywności i bardzo fajnie. I kochani, nie tracąc czasu, po prostu klikamy nasze Imperium i zobaczcie, że tu niestety wszyscy gracze już zajęli. Nubijczyków, Olmeków, Mykeńczyków i Hetytów. I z tego, co mi się wydaje, zawsze oni to wybierają. Po prostu w zależności od bohatera, to zawsze te cywilizacje są zajęte. Natomiast, kochani, jesteśmy w epoce starożytnej w tym momencie, więc wybieramy sobie jedną z naszych cywilizacji dostępnych, czyli zostało nam 6 cywilizacji. Astryjczycy, Babilończycy, Egipcjanie, Harappa, Fenicjanie i Zou. Bo zawsze mamy 10 tych cywilizacji. No i teraz musimy się zastanowić, w którą stronę będziemy szli. Czy będziemy szli w handel, czy w naukę, czy w ekspansję, czy w militaryzm oraz w estetyzm. Estetyzm, czyli po prostu zbieranie punktów wpływu. Natomiast jeżeli będziemy grali kimś innym niż estetami, też, jak mówię, punkty wpływu są bardzo, bardzo ważne, więc no, trzeba je zbierać. No i możemy sobie pokazać tutaj więcej szczegółów. Ogólnie oni, Asyryjczycy są nastawieni na ekspansję, czyli na zwiększanie swojego terytorium, nad którym władają. Mistrzowie najazdów, to jest szybkość ruchu na lądzie, plus 5 premii do zdolności bojowej podczas plądrowania. To jest specjalny budynek, daje plus 2 wpływów, plus 10 fortyfikacji dzielnicy i zdolność bojową dla jednostek w dzielnicy. No i mamy tutaj jazdę asyryjską. I właśnie zastanawiałem się, czy nie pójść w ekspansję, bo wcześniej jak grałem, to grałem trochę Babilończykami, którzy są nastawieni na naukę. Mają obserwatorium. Niestety minus 10 stabilności dodaje, czyli po prostu no, nastrojów społecznych. Im mniejsze nastroje społeczne, tym większa szansa, że dojdzie do buntu. No i mają jednostkę Sabusa Quasti. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam. Natomiast potrzebujemy obróbkę brązu, jak widzicie na samym dole, żeby tę jednostkę stworzyć. Tutaj są statystyki, siła bojowa, prędkość. No i na razie to jest jednostka z zerowym doświadczeniem. Utrzymanie 3. No i w sumie dalej. Są Egipcjanie, którzy są nastawieni na budownictwo. O, właśnie o tym zapomniałem. Czyli więcej właśnie do przemysłu. Punktów zbieramy. Egipska piramida. Można po prostu tych piramid nastawiać. To nie jest jako cud. Chociaż cuda też są tutaj do budowania. Wpływ, przemysł i tak dalej. I jednostką specjalną jest marka Bata. To jest, jak widzę, taki rydwan dystansowy, co może być też fajną sprawą. No właśnie, jeszcze agraryzm jest. Także sporo, sporo tego. Rolnicze Imperium otrzymują więcej punktów sławy za zdobycie gwiazdy Kepoki. Rolnik. Mamy użyźniające wylewy. Sieć kanałów jako budynek specjalny i biegacze. No właśnie, kultura Harappa nie pragnie wojny, preferuje utrzymywanie pokojowych relacji z rywalami, ale no właśnie, tutaj są Fenicjanie właśnie na handel nastawieni i Zou na estetyzm, czyli wpływy i dyplomacja. Szkoła konfucjańska, nauki do przylegającej góra, badacze dodatkowi, czyli miejsca naszej populacji. To będziemy o tym wszystkim mówić. Wiecie co, weźmiemy sobie faktycznie chyba tych Asyryjczyków, bo ekspansja to będzie dobra sprawa, ponieważ no będzie, wydaje mi się, bardziej interesująco w tym momencie. Także weźmy sobie Asyryjczyków, wtedy dostajemy strój. Odpowiedni, tu jest podsumowanie tego, potwierdzam. I mamy. I w tym momencie to jest jeszcze, to są te gwiazdki jeszcze, znaczy te wytyczne poprzedniej epoki, ponieważ jako Asyryjczycy będziemy w następnej turze. No i właśnie, pytanie, gdzie chcemy się osiedlić? Mamy tutaj, słuchajcie, szafran. Natomiast no ewentualnie z tą miedzią, chociaż z trzeciej strony można by też zablokować ich.
Tu są rzeki, tu są równiny. No powiem szczerze, że za specjalnie tych zasobów tutaj strategicznych nie widzę. Dostaniemy kolejną jednostkę. Właśnie, która się przyda w następnej turze. Także dokończmy tę turę i pójdziemy gdzieś tam w lewo. Zobaczymy. Tu jest jeszcze jelonek, którego można potem dziabnąć. Mam jeszcze jeden punkt ruchu. O! No, jak widać, niestety my mamy... właśnie nie mamy przewagi. Właśnie nie chcę tutaj, kurde, atakować się. Natomiast w przeciwieństwie do walki ze zwierzętami, walka z innym graczem polega na tym, że atakujący musi przejąć posterunek, można by taki powiedzieć, no, flagę, tak? Capture the flag to jest coś takiego. Więc albo można wyeliminować przeciwnika, żeby nie żeby wygrać bitwę, albo w ciągu iluś tam tur czy rund, o rundzie powiem za chwilkę, no właśnie przejąć mu flagę i wtedy się wygrywa, prawda? Jeżeli się skończy czas bitwy. Ponieważ każda bitwa ma swój czas, który się mierzy w rundach i zazwyczaj 3 rundy to jest jedna tura w świecie gry. Ponieważ bitwa z... no, ponieważ bitwa może trwać nawet wiele tur, więc na przykład jak trwa 2 tury bitwa, no to w następnej turze po prostu my po mapie tutaj możemy sobie dalej biegać, te budynki się budują w naszych miastach i tak dalej. Wydaje mi się natomiast, że tutaj... że tu go zaatakujemy i to będzie bitwa też natychmiastowa. Powinniśmy wygrać. Natomiast nie dostaniemy troszeczkę więcej żywności niż myślałem. Ponieważ, jak mówię, w tej epoce neolitycznej, w której się jeszcze znajdujemy przez chwilę, ma to znaczenie. Wiecie co? Natomiast tej bitwy nie będę chciał rozgrywać. Oni tam gdzieś mają swoją jednostkę, ale nie wiem czemu nie... O kurde, żeśmy uciekli. Nie wiem czemu nie spotkaliśmy tego plemienia. Może w następnej turze. Dobra. Pilne wydarzenie, wymaga twojej uwagi, wybrano kulturę, tak? Tu mamy gwiazdkę epoki, tu mamy osobliwość zebraną. Dobra, wydaje mi się, że to tyle. Mam jeszcze 3 punkty ruchu. No właśnie, kwestia jest tego, że gdzieś bym chciał to terytorium zająć. I to jest na początku posterunek. W każdym miejscu można go postawić, natomiast to, gdzie będzie ten posterunek, ma znaczenie, ponieważ no, jest to miasto, znaczy będzie prawdopodobnie później miasto i no i tutaj wysokość nad poziomem morza, czy strategiczne, ogólnie strategiczne wybranie tego miejsca ma znaczenie. 10, 10, 5, tutaj, tu. To nam daje, tu mamy 10 i 4, więc to jest miejsce takie mniej dogodne. 10, 2, tu jest 9, 2, 9, 4, tu jest 12, 3. Można sobie wziąć tutaj mieć więcej jedności, więcej jedności, więcej jednostek żywności, aniżeli jednostek no, przemysłu. Ale wydaje mi się, że tu, gdzie jesteśmy, jest spoko, więc załóżmy sobie tu nasz pierwszy posterunek Helvetos i spoko. Natomiast nie trzeba siedzieć tutaj. Po prostu nasza jednostka zakłada tutaj posterunek i może śmigać dalej. Dobra, wydaje mi się, że to tyle, jeżeli chodzi o tę turę. I mamy kolejne wydarzenie. Świat w ogniu. W oddali cienki słup dymu przecina niebieskie niebo. To pożar. Wzywasz kilku współplemieńców i podbiegacie bliżej. Za każdym krokiem zapach zwęglonej kory i palonej sosny staje się coraz bardziej intensywny. Widzisz tańczące płomienie i nagle znajdujesz się na krawędzi płonącej osady. Wiele budynków stoi w ogniu, ale przez płomienie i dym dostrzegasz kunszt ich wykonania. Chcesz poprosić swoich ludzi, aby ugasili ogień przy pomocy ziemi, gdy dostrzegasz niskie, uciekające postacie. Młodzież. Jeśli za nimi pobiegniesz, mogą stać się częścią twojego plemienia, ale to oznacza zrezygnowanie z tajemnic rzemiosła. Jaka jest twoja decyzja? No i właśnie, można pobiec za nimi. Wtedy dostaniemy nowych uchodźców. To będzie grupa łowiecka, czyli ta standardowa, którą mamy. Może się to przydać, albo możemy ugasić pożar. Wtedy mocniejsze osady będą miały kluczowe znaczenie w przyszłości. Możemy sobie zobaczyć, jak zostały zbudowane te budynki, które płoną. I wtedy dostaniemy minus 25% dla kosztu badań umocnienia miejskiej. Wydaje mi się, że mamy wystarczająco dużo jednostek teraz grupy łowieckiej, więc wybierzemy sobie gaszenie pożaru. Tamtej młodzieży już chyba nic nie grozi, bo uciekli. I
W tym momencie mamy koniec tury. Natomiast tu, kochani, mamy sławy 20. Ale z tego, co widzę... Tak, zobaczcie, że tylko jedna... jeden współgracz, ten na samym dole, jeszcze też jest w epoce neolitycznej, a ci po środku są już w starożytności, gdyż mają, jak widzicie, tam więcej gwiazdek do zebrania, żeby móc przejść dalej, ale o tym za chwilkę. It's hard keeping up with the neighbors when they have the wheel and you don't. Humankind learns quickly that everyone contributes. If you're terrified of wild animals, you can grow lentils or catch fish. Tribes settle towns. Towns develop markets, and markets begin the exchange of goods, services, and most important, rumors and hearsay. So now, we advance as the warlike Assyrians. You're not going to be a very nice neighbor, are you? No, chyba nie będę. Dobra, mamy kwestię dyplomacji i chyba wydaje mi się, że w tym momencie dopiero możemy pogadać z tymi, których odkryliśmy, oraz mamut się tu pojawił, skurczybyk. Dobra, idziemy w ekspansję i ekspansjonistyczne imperia otrzymują więcej punktów sławy za zdobycie gwiazdek epoki ekspansjonista. Gdyż, kochani, właśnie w tej epoce, starożytności, w której jesteśmy teraz, zbieramy sobie gwiazdki i te gwiazdki po prostu w zależności od rodzaju właśnie tego jakby, no kurde, jakby to powiedzieć, że mamy gwiazdki w różnych dziedzinach życia. O, mamy gwiazdki estety, jeżeli zbierzemy sobie jakąś ilość wpływów, w tym momencie 600, to dostaniemy chyba albo jedną gwiazdkę, albo trzy gwiazdki. Wydaje mi się, że jedną gwiazdkę. W każdym razie musimy się w różnych dziedzinach życia starać i dana gwiazdka da nam daną sławę. Najwięcej sławy my dostaniemy za ekspansję, czyli za liczbę terytoriów dołączonych do dowolnego miasta, czyli to jest ogólnie albo tworzenie miast, albo dołączanie posterunków do miast, gdyż po prostu miasta mogą swoje terytorium poszerzać. Co jest fajną sprawą. No i wtedy dostaniemy 150 punktów sławy i w zależności od, jak widzicie, tego rodzaju tych gwiazdek, gwiazdkę militarysty, naukowca, kupca, rolnika, budowniczego właśnie i estety dostaniemy, no, troszeczkę mniej, ale też warto te gwiazdki zbierać. Dobra, także kochani, mamy też dostęp do technologii. Ja pokażę tutaj ekran technologii. Podobnie jak w cywilizacji, po prostu w danej epoce mamy dane technologie. Natomiast gra, z tego co widziałem w samouczku, jest stworzona tak, że nie da się wszystkich technologii zebrać. Ale wydaje mi się, że na początku domestykację. Tutaj mamy jazdę asyryjską i wydaje mi się, że w tym kierunku pójdziemy. Będziemy niestety wymagać koni, więc gdzieś tam będziemy potrzebowali. Natomiast mamy umocnienia miejskie i jak widać było wcześniej, będzie mniej wymagało punktów nauki to. Ale na razie to zostawmy. Dobra, zamknijmy ten ekran. Wybraliśmy kulturę. Także możemy z nimi zagadać już teraz. Żyjemy w pokoju i super. To my Keńczycy. Możemy sobie zobaczyć. Jest to militarysta, więc prawdopodobnie będziemy z nimi wojnę prowadzić. Tak mi się wydaje, ale myślę, że to nie jest problem. Mamy wojnę zaskoczenia, tylko że wojna zaskoczenia dostaniemy zdrajcę w tym momencie. Więc wolałbym nie. Teraz już jesteśmy bardziej rozwiniętą cywilizacją, więc warto, myślę, z nimi zagadać. Gościu mówi, że tu mamy zamknięte granice. Zawsze możesz naruszać granice Asyryjczycy. No właśnie, wydaje mi się, że naruszyliśmy my. Nie. Nie mamy jeszcze roszczeń. Roszczenia to jest... No to są takie roszczenia, powiedzmy, jeżeli ktoś nas zaatakuje, wtedy możemy wystąpić na przykład o odszkodowanie. Jeżeli gościu nie będzie chciał nam zapłacić, no to wtedy nasze nastroje wojenne się zwiększą. No jeżeli dojdą do odpowiedniego poziomu, wtedy można po prostu wypowiedzieć wojnę. Aha, do poziomu 80. Na razie mamy na 50 i w zależności od naszych działań, to te relacje, czy nastroje wojenne będą się zmieniać. Także dobra, dzieny, fajnie, miło mi cię powitać. I w sumie tyle.
kochani, także idziemy dalej. Myślę, że pójdziemy na drugą stronę. Tu jest niedźwiedź. Jak mówiłem, niedźwiedź, kurczę, czy inne zwierzęta mogą też wpływać na... znaczy, inny rodzaj zwierząt może nas atakować. Ten jest pokojowo nastawiony, ten jest agresywnie nastawiony i tyle. Dobra, kochani, tutaj się posterunek jeszcze stworzy za dwie tury, z tego co widzę. Niestety nie mogę tego zraszować. Nie mogę za to zapłacić, ponieważ podobnie jak w cywilizacji można płacić za przyspieszenie werbunku jednostek albo kończenia budowli. Więc my sobie gdzieś pójdziemy. No właśnie, jako że jesteśmy ekspansjonistą, to trzeba iść i tworzyć nowe posterunki. Żeby stworzyć nowy posterunek, nie wiem właśnie ile tu jest. Aha, jeżeli chciałbym tutaj stworzyć, to będzie nam to... to zabierze nam to 20 wpływu. Oczywiście nie będę chciał tu stworzyć na razie, ponieważ nie wiem, jakie tutaj są dobra. Natomiast tutaj widzę, że mamy azyl i ten azyl sobie potem splądrujemy. Tutaj myślę, że pójdziemy wzdłuż rzeki. Może wyżej. Jak mówię, jeżeli idziemy wzdłuż rzeki, to nie ma problemu, nie przekraczamy wtedy. Tu. Mamy jeszcze jeden punkt ruchu. Dobra, czy ja zejdę tędy? Tak. Jest kolejny azyl. I dobrze. Dobra, mamy jeszcze tutaj armię jedną. No właśnie, nie mogę tego zrobić, ponieważ... Znaczy, tu w sumie mogę wejść, ale z tego co wiem, to niestety wpłynie na nasze relacje. Na razie nie chciałbym go wkurzać specjalnie. Gościa. Nie wiem, czy tu będziemy walczyć, czy nie. Znaczy, on może nas zaatakować, słuchajcie. Także zobaczmy, czy faktycznie tak się stanie. Ja podejdę swoją jednostką w sumie tu. O, tędy nie zejdę, jest tutaj kurde za wysoko, widzicie? Także jak mówiłem, ma to wpływ. To mógłbym zaatakować tego skurczybyka. Tylko nie wiem, czemu tędy. My mamy szansę 26 do 13, wiecie co? Nie wiem, czy nie stracimy jednostki, ale... Kliknijmy natychmiastowe. Nie, nie straciliśmy jednostki naszej. Super. Więc dostaliśmy dzięki temu... Właśnie tutaj powinien być ten klucz, ta bitwa. Przepraszam bardzo, nie chciałem tego kliknąć. Dobra, zwijmy to. I chyba tyle. Oni biegną tu. Terytorium. Już. Dobra, kochani. Myślę, że powoli będziemy kończyć, chyba że jeszcze zobaczymy kwestię dyplomacji. Gościu chce traktat z zasobami luksusowymi i myślę, że to będzie dobry pomysł. Oni się co prawda troszeczkę nastawiają na to, na tę wojnę, jak widać, ale myślę, że przyjmiemy. Wtedy... no właśnie, będziemy mogli sobie handlować z nimi. Co prawda to niespecjalnie wpływa na relacje, ponieważ ich nastroje nadal rosną, nastroje wojenne, na co trzeba mieć baczenie. Tak, przyjęto, super. Także jeżeli będziemy mieć jakieś dobra luksusowe, wtedy będzie można je wykupić. Dobra, idźmy tędy. I tutaj z tego co widzę, nie, to jest przejęte przez nas. Teraz tu jest azyl, który sobie splądrujemy. Sporo tych jednostek mają, słuchajcie. Splądrowanie trwa jeszcze jedną turę. I kochani, my sobie pójdziemy tędy, tylko na spokojnie. Właśnie szukam tych koni, kurde, słuchajcie, bo to jest... O! To co prawda nie są konie, ale są to jakieś ruiny świątyni. Dostaliśmy punkty nauki. I tu mamy złoto, słuchajcie, i to jest na jednym terytorium. Wydaje mi się, że jest to dobry pomysł, żeby przejąć. Jak to terytorium wygląda? To jest to terytorium, na którym teraz jesteśmy. To. Myślę, że z tym złotem będzie dobra sprawa. No, super, dobra. Jeszcze mamy jedną armię tutaj, ale ona, wiecie co? Weź wróć tu, po prostu. Ponieważ będę chciał się tej armii pozbyć za chwilkę. A to dlatego, że... Wiecie co? Dobra, dajmy jeszcze jedną turę. W tym momencie... Plądrowanie udane. W tym momencie plądrowanie udane. Nie, w tym momencie założyliśmy pierwsze nasze miasto.
I podobnie, właśnie pierwsze miasto. Możesz zbudować pierwsze miasto, stolicę twojego imperium, wybierz posterunek, który chcesz rozwinąć w miasto, następnie... Znaczy ogólnie można sobie teraz zmienić posterunek w miasto. W tym momencie budujemy. I mamy w tym momencie panel miasta. Podobnie jak w cywilizacji, właśnie nasza populacja, która będzie tutaj no, prawdopodobnie rosła. Będzie można ją sobie tutaj ustawiać, czy bardziej chcemy się na przemysł nastawić, czy na fundusze, czy na naukę. No i mamy różne dzielnice. Po prostu to są budynki. Podobnie jak w dzielnice mniej więcej w cywilizacji, można gdzieś ustawić. Tylko że możemy ustawić tylko w dzielnicy, znaczy możemy ustawić dzielnicę na polu przyległym do innej dzielnicy. Także tak to. Natomiast ten szafran, który tutaj mamy, nie ma specjalnie znaczenia, że on tutaj jest daleko, ponieważ infrastrukturę, to jest zakład garncarski. Wydaje mi się, że nie mam jeszcze technologii, żeby właśnie móc wydobywać. Tak, tutaj jest dopiero dzielnica rzemieślnicza i tutaj będziemy mogli sobie dobra, które są na naszej ziemi, eksploatować. Także dostępne jest nowe roszczenie, słuchajcie. Zobaczmy to roszczenie, bo coś tutaj się dzieje. Oni chcą nas zaatakować. My co prawda mamy przewagę, więc wiecie co? Mamy teraz dostępną zakładkę kryzysu, że zaatakowano nas. Więc możemy, jeżeli to klikniemy, jak mówię, możemy wyłożyć roszczenie, czy złożyć żądanie. Dokładnie tak. I wtedy on może albo nam zapłacić stówkę, jeżeli chce być z nami w pokojowych warunkach, albo też nie. Natomiast nasze nastroje, jak widać, wojenne zaczynają rosnąć, ponieważ no właśnie złożymy to żądanie. Jeżeli nie, no to z tego co wiem, to nie, chociaż zobaczymy. Ja się, jak mówię, tej gry jeszcze uczę. Natomiast tu możemy potwierdzić to. Znaczy co, dajmy bitwę ręczną. Ustawmy się tu. I wtedy, jak widać, to jest ten nasz posterunek, czy nasza flaga, którą gościu musi zdobyć. Zakończmy rozmieszczanie. I tu, jak widać, jest trudna runda jedna z trzech w tej turze. Więc my tutaj po prostu staniemy w tej stronie. Minus 17, minus 14, więc albo my ich zaatakujemy. Zwiadowcy kontra zwiadowcy. Albo możemy wejść w tryb obrony, tylko że nie wiem, czy my jesteśmy na rzece. To jest przekraczanie rzeki. Nie wiem, czy gościu ma przekraczanie rzeki w tym momencie. Mogę przejść tu i tędy i to jest też przekraczanie rzeki. Wiecie co? Ja się obronię na razie. My mamy minus 18, oni mają minus 16. Wiecie co? Wydaje mi się, że ciężkie obrażenia mają. Wydaje mi się, że trzeba będzie ich zaatakować jednak. To nie jest jeszcze wojna, to są takie tarcia na granicy po prostu, wiecie. Albo i przegraliśmy w tym momencie. Tak, mimo tego, że mieliśmy przewagę, ja po prostu, kurde, nie sądziłem, że na rzece będziemy. Niestety oni nas tutaj zaatakowali, co wpływa niestety na nasz nastrój bojowy. Niestety przegraliśmy bitwę, więc to spada. Oni wygrali bitwę, więc im rośnie. Kwestia jest tego, że wojny ogólnie wygrywa się zapełniając ten pasek, a przeciwnikowi pasek musi spaść do zera. I to jest kwestia tego, że podczas wojny walczymy nie tylko z jednostkami, ale i czasem, ponieważ wraz z, no właśnie z czasem, jeżeli przegrywamy ogólnie, no to nasz nastrój bojowy spada, a po prostu się poddajemy. Więc warto brać to pod uwagę. Na razie to była taka jedna bitewka, którą niestety przegraliśmy, ale będzie można później tutaj ich dokończyć, więc tak zrobimy. Ale kochani, na tym zakończymy sobie pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał, mimo kurczę mojego zakatarzonego głosu, który mam, więc mam nadzieję, że po prostu bardzo szybko wyzdrowieję i będę mógł tę serię prowadzić dalej. Jeżeli, kochani, wam się podobał ten odcinek, bardzo proszę o ocenę. Proszę tylko o ocenę podczas pierwszego odcinka danej serii, także nie zawahajcie się, kochani, kliknąć łapki w górę. No i mam nadzieję do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nie wiem jeszcze kiedy, ponieważ chciałbym wydobrzeć i nie chciałbym brzmieć zakatarzenie. Kochani, dzięki. Trzymajcie się. Pa, pa.